Cześć, postanowiłem sam założyć do mojego prywatnego samochodu zaciski sześciokroczkowe. Robimy upgrade hamulców. Cały zestaw mam już tutaj przygotowany. Tak naprawdę nie wiem, czy mi się to uda, ale teraz w okresie świąt i nowego roku mam trochę więcej czasu, więc wpadłem do garażu spróbować wymienić zaciski, tarcze i klocki. Zobaczymy, jak będzie, a teraz wjeżdża intro. No to dobra, startuję, zaczynamy od zdjęcia koła. Jestem ciekaw, czy mi się to uda. Kiedyś jeszcze jak miałem pierwszą BMW E30, to trochę robiłem przy tym samochodzie. Założyłem sobie kamerkę czołową, żebyście lepiej widzieli, jak tutaj wszystko mi wychodzi. No i sam jestem ciekaw, czy w 100% mi się uda wymienić te zaciski, czy będę potrzebował pomocy. No przekonajmy się. Na razie ściągamy koło. Nie w tę stronę chyba. Dobra. Jeszcze raz. Dobra, koło odkręcone. Teraz muszę się dobrze zaprzeć, żeby go ściągnąć. Dobra, koło zdjęte. I co dalej? Dobra. Nie chcę stać, nie chcę współpracować. Moment, moment. Sobie go tak oprę na chwilę, muszę tu zrobić trochę miejsca, żeby sobie wywalić. Tu masz przygotowane wszystkie klucze i śruby, które będą potrzebne do całej operacji. Dobra. No i co dalej? Teraz muszę odkręcić zacisk. Dobra. Tutaj mam... Tutaj muszę odkręcić dwie śruby z tyłu. Dobra. Tutaj będzie słabe dojście. Te dwie śruby to będzie najgorsze wyzwanie, ale może się uda. Zobaczę, jaki tam jest klucz. Jeszcze tutaj mam taką małą śrubkę od zacisku od wężyka z płynem hamulcowym od przewodu. Co dalej? Teraz te śruby. Muszę sobie iść przynieść jakąś przedłużkę. Spróbuję sobie troszkę podnieść auto do góry, będzie mi wygodniej tam dojść, bo nie widzę tych śrub. Ups, zacisk leci. Odkręciłem.
to teraz trzeba go złapać, żeby nie walnął. W tym celu opuszczę sobie troszkę auto na dół. Tu mam kawałek folii, żeby odłożyć na nią zacisk. No, odkręcamy do końca przewód hamulcowy. Jest już powłoszczony. Bardzo dużo takich precyzyjnych ruchów trzeba robić to stopą, żeby nacelować kluczami na wszystkie śruby. Jednak ręką jest dużo prościej, ale na razie idziemy w dobrą stronę. Jest, mamy to. Przewód jest odkręcony. No to przechodzimy do dość trudnego zadania, żeby ściągnąć ten zacisk. Pewnie mi wypadnie, znając życie. No dobra. Udało się. Zacisk ma jeszcze dosyć dużo klocków. Będę musiał jeszcze odkręcić tutaj ten adapter. Tarcza jest tylko nałożona. To też będę mógł ją zdjąć. Zacisk sobie przełożę na tą folię, którą sobie przygotowałem. Jest, kurczę, trochę ciężki, mimo że jest aluminiowy, ale jednak duży. W ogóle tutaj mamy zaciski sześciotłoczkowe i zdejmuję też sześciotłoczkowe i pewnie się zastanawiacie, o co chodzi. Natomiast to są zaciski z... To są zaciski z firmy WRK Brakes. I w moim Infinity były jedne z pierwszych zacisków, jakie ta firma produkowała. I po około... Chyba już 2 lata minęły, jak jeżdżę z tymi zaciskami w Infinity. I po tym okresie będziemy robić weryfikację. Ja dostaję najnowszy model, troszkę odelżony. Natomiast z tymi, które demontuję, będziemy wysyłać na inspekcję. Będziemy sprawdzać, co się z tym działo, jak pracowały, jakie jest zużycie. Także stąd jakby ta wymiana. I tak samo będziemy wymieniać tarcze. Dobra, to zacisk stary, brzydki, idzie sobie tam na bok. Teraz przede mną najtrudniejsza część zadania, bo muszę odkręcić tutaj te śruby wewnętrzne, a ten mocny klucz jest ciężki. Nie jest to takie proste. Muszę sobie siąść tu od boku bardziej. Dobra, tą śrubę i tą muszę odkręcić, żeby mi zszedł adapter. Jeszcze bliżej sobie trochę dam krzesło. Okej, no to próbujemy. Ostatni moment. Aż ten klucz jest ciężki. Dobra. Jest. Trafiłem. Kurczę, ale daję po tym, po nogach widać. Dobra, chyba jedna jest. Z tym, że nie na pewno. Chyba jeszcze jednak nie, zrzuciłem klucz. A już się cieszyłem, że będzie. Uff.
śruby są mocno zapieczone. Musiałyby być mocno dokręcone, a do tego są jeszcze troszkę tam pewnie od strony tarczy brudne. No ale nic, bo muszę to odkręcić. Lecimy dalej. Na szczęście się wykręca. Ciężko, bo ciężko, ale się jednak wykręca. To jest ten moment, kiedy sobie myślisz, po co mi to było? Klucz poleciał. No ale mam już trochę popuszczone. No ale jeszcze musimy to odkręcać. Dobra. Troszkę sobie doświetlimy tutaj. Lecimy drugie podejście. Kurczę, ale to jest challenge. Te śruby naprawdę powoli idą, ale idą. Oh my gosh. Jeszcze trochę. Jedna jest moja. Aż się wkręciłem w tą szmatkę, którą tu mam ustawioną. O, dobra. Zobaczcie. O, jest śruba. No i zobaczcie na tą śrubę. No gwint jest nawet spoko, po prostu była zapieczona. Pewnie może była nawet wkręcona troszkę na kleju. No ale będziemy dawać nowe, mamy tu nowe śruby. Także te idą tam do piekła. Do starych, ale to jeszcze nie koniec mojego wyzwania, bo aż nasadka jest ciepła, jak ją dotykam. O, dobra, dobiłem sobie. Jeszcze ta górna. O, już się rusza adapterek, ale jeszcze musimy górną śrubę odkręcić. No to dobra, to lecimy z drugą śrubą. Jak dobrze, że jest klucz elektryczny, nie muszę tego kręcić grzechotką. Załóż się, załóż się, załóż się. Założył się, jest. Dobra. Równo, równo. No to lecimy. Tu właśnie dymi, słuchajcie, z tego. Aż to jest doprane, ledwie się rusza. Najlepiej byłoby przeczyścić gwint, ale tutaj w ogóle nie ma dojścia, tam od strony tarczy. Chyba, żebym ściągnął tarczę, ale też jest tam ten adapter zabudowany i nie ma dojścia do tej śruby. No a niestety... Niestety dopóki to tak... troszkę go tam może przemyję zmywaczem.
go blokują, to może się uda to domyć. Dobra. No już jesteśmy naprawdę na końcówce. Prawie cała śruba wyszła, ale no niestety ta końcówka idzie najciężej, ponieważ ten brud, który był na końcu śruby, który wystawał z adaptera na drugą stronę, no nam się trochę brudu uzbierało i teraz właśnie ten brudny koniec przechodzi przez gwint i dlatego tak ciężko idzie. No dobra, lecimy dalej. Chyba muszę pneumata wziąć. Tak, no tu stanęliśmy ewidentnie z tą śrubą. Moteczek. Pneumatyczny. Najcięższe działa wytaczamy już teraz, żeby to odkręcić. Zapiąłem. Tu dam mu na fulla moc. A się ubrudziłem. Dobra, trzeba zobaczyć, co się dzieje z tym gwintem. Spróbujemy zbić tą tarczę jednak. Czekaj, może ten. O. Dobra, tarcza chyba jest. O. Spadnie. Dobra. Tu mam płyn, postaram się zapsikać to miejsce. Dobra. Śruba nie ma lekko, ale myślę, że teraz już jak jest zapsikana i myślę, że jak jest po prostu zapuszczona smarem penetrującym, to teraz już powinno dużo lepiej pójść. O. Rzeczywiście jest uszkodzenie gwintu. Tutaj aluminium się zapiekło trochę. No i niestety adapter. Na szczęście mamy nowe. Ale adapter też będzie miał trochę uszkodzony gwint pod koniec. Tak wygląda adapter. Zobaczymy, czy uda się go przekwintować. To już tam specjaliści z WRK ocenią. No, a my mamy nowe śruby, nowy adapter, także nie powinno być z tym problemu. Dobra. Zwrotnica jest trochę brudna. Postaram się sobie ją umyć od razu. Ale jeszcze zanim to zrobię, to zrobię sobie tutaj troszkę porządku. Jak widzicie, miała być szybka wymiana klocków, a zrobiło się trochę bałaganu. Dobra, jesteśmy na półmetku prac. To wszystko jest zdemontowane tutaj. Tak naprawdę jak widzę takie zardzewiałe elementy, to zawsze mam ochotę to wziąć i wszystko rozebrać i dać do piaskowania. Ale nie mamy czasu na to teraz.
Dobra, po czyszczeniu trzeba tu zabezpieczyć jeszcze smarem miedziowym. I możemy zakładać tarczę. Jeszcze sobie troszkę tu wyprostuję. O, ale ciężko chodzi. Dobra. A, jeszcze zanim tarczę, to może sobie przykręcę adapter, bo później nie będę miał dojścia do śrub. Adapter jest tutaj. Fajny, lekki, aluminiowy. Adapter ma tak sobie tutaj być, przy zwrotnicy. O, tutaj fajnie pasuje. To teraz śruby. Dobrze, że dostałem cały zestaw nowych części, bo te stare to już popsułem. O, dobra. Jest git. Dobra, chociaż jedną, żeby sobie tutaj teraz złapać. Nie będzie to proste zadanie. Jest to, jak się okazało, dość duże wyzwanie, żeby trafić tą śrubą. Bo ciężko się kręci stopą śrubą, żeby złapać tutaj gwint. Dobra. Podejście drugie. O. Coś mam. Ciężka sprawa. Chyba złapało. Chyba tak, już ciężko idzie ta śrubka. Jeszcze sprawdźmy tu góry. Ale chyba też już złapało. Dobra. Spróbuję to wkręcić już teraz tym. Miejmy nadzieję, że mi się śrubka nie wykręci. Nie wypadnie. Jaki to jest klucz? Chyba ten. Nie ten. Chyba ten. No. Dobra. No to próbujemy. Trzymajcie kciuki. Teraz jest druga, najtrudniejsza część całej operacji. Okej. Złapał. Całe szczęście, dobra. Nie za mocno, teraz jeszcze druga. Czy złapała? Dobra, później się będzie jeszcze dociągać. Zobaczmy. Wygląda na to, że wszystko mi tu siadło. Dobra, to teraz mogę założyć tarczę. Tarcza. Też ciężka sprawa, wam powiem, bo tarcza jest po prostu ciężka. Nieźle. No dobra. Tarcza sobie trochę waży. Muszę to zrobić w miarę za jednym zamachem, żeby
trafić na szpilki i żeby sobie nie przyciąć palców. Zobaczmy, czy mi się to w ogóle uda. O kurczę. No tak zachciało mi się start 350, to teraz mam. O, jest! Założone. Teraz jeszcze, żeby weszła na piastę ładnie. Dobra. Siedzi. Dobra, no to tarczę mam założoną. Teraz czas, żeby przygotować sobie zacisk. Zaświecę sobie latarkę, żeby lepiej widzieć. Dobra. Bierzemy się za zacisk. Dobra, opuściłem sobie troszkę auto, bo teraz będzie bardzo ważna czynność, żeby założyć ten zacisk, który nie jest taki prosty, bo jest też ciężki. Wszystko to jest ciężkie w tym aucie. Po co mi były te zaciski takie ciężkie? Okej. Tarcza jakoś tam. Tak wyczyściłem, że i nasmarowałem, że teraz nie chcę się trzymać ta tarcza w ogóle. A nie ma tego, ale jakbym sobie... Nie, śruba chyba też jej nie przytrzyma, tak, nie przytrzyma. Dobra. No to próbujemy. Kurczę, żeby tylko się to udało. O kurde, ten zacisk trochę waży. Dobra. Jak sobie go tu chwycić, żeby to w ogóle miało szansę się udać. No dobra, aha, tu jest ta blacha niewygodna. Kurczę, muszę napisać do WRK, żeby zaczęli robić takie bardziej wygodne zaciski do tego. W procesie projektowania proszę brać pod uwagę, żeby było czym chwycić. Za co chwycić nogą. Jak się zakłada, no. O! Aha, już tarcza spada. Dobra, drugie podejście. Ja pierniczę, nie jest takie proste. Widzicie, teraz musicie doceniać waszego mechanika, który wam wymienia klocki i tak dalej. To prawda, większość ma pewnie mniejsze klocki i jest prościej. Nie, no muszę sobie tutaj nakręcić nakrętkę, żeby mi to nie spadło, bo mi to spadnie. No to jest bez sensu. A tak będzie mi nakrętka zabezpieczać. Przynajmniej trochę. Dobra, jeszcze kapeczka, może pójdzie jeszcze trochę, dobra. No, to teraz mi już tarcza nie spadnie, mogę odważniej się bawić z tym zaciskiem, którego bym nie chciał obić, bo jest świeżo pomalowany, nowiutki. I chciałbym, żeby taki pozostał. Dobra, aha. A drugie podejście. Skurczymyk, ale ciężki. Ogólnie jest lżejszy niż oryginalny, ale dla mnie jest nadal ciężki, dobra. Jest! Udało się? Udało się chyba. Zaraz, udało się czy nie? Dobra. Mamy to, uwaga. Historyczna chwila. Kurde, co to w ogóle ma być? Jeszcze teraz trzeba śrubę włożyć. Gdzie mam tą śrubę? Tu, dobra. Ja nie mogę, co za... Kurczę, tutaj trzeba zdolności mieć cyrkowe. Żeby w ogóle to się wszystko... A kurczę, zaraz mi to spadnie wszystko. No. Tak, jeszcze teraz śrubą trzeba kręcić. Kurczę! Złap się na gwint. Please. O, chyba jest. Będzie. Coś z tego będzie. Jeszcze, żeby się druga złapała chociaż trochę. Mam nadzieję, że ta przednia mi nie wylata. Dobra, chyba się złapało, bo już ciężko idzie. Może... Oby to było, dobra. Próbuję tym, bo już idzie ciężko. Próbuję kluczem elektrycznym.
Kurczę, bez tych kluczy elektrycznych już chyba trzecia godzina tutaj robię ten zacisk. Dobra. Dobra, jest. Zacisk zakręcony. Teraz już zacisk tutaj będzie trzymał tarczę, więc więc mogę tutaj sobie odkręcić tą śrubę. Jeszcze zostaje nam założenie przewodu hamulcowego. Tam sobie gdzieś odłożyłem śrubę. Teraz musimy tutaj wycelować ten gwincik, ok. Teraz trzeba dokręcić szczuciem, bo są podkładki miedziane. I żeby ich za bardzo nie zgnieść. Dobra. Teraz mogę tutaj troszkę wytrzeć, bo tutaj nadmiar płynu się osadzi. Dobra. Uwaga, prostujemy maszynę. Dobra, zostało założyć jeszcze koło i odpowiedź hamulce. Do odpowiedzenia hamulce już będę potrzebował oczywiście pomocy drugiej osoby. Natomiast myślę, że misja jest zakończona. Mamy wymienioną tarczę hamulcową, mamy wymieniony zacisk. Także na tym film kończymy. Pamiętajcie, że no z drobną pomocą zawsze można spełniać swoje rzeczy i pewne sytuacje, które się wydają niemożliwe, jednak można zrobić, trzeba spróbować i trzeba cisnąć. Ale to chyba była najdłuższa wymiana hamulców, bo chyba z 3 godziny mi to wszystko zajęło, żeby niektóre części, które były troszkę zapieczone, poodkręcać. No ale mamy to. Cieszę się, bo z pewnymi problemami, ale wymieniłem tarczę i zacisk. Pamiętajcie, że nie wszystkie takie rzeczy można robić samemu bez odpowiedniej wiedzy. Teraz na pewno jeszcze moi mechanicy przyjdą i sprawdzą wszystkie śruby, czy są dokręcone odpowiednimi momentami, czy wszystko zrobiłem na pewno z odpowiednią siłą. No i dopiero wtedy wyjedziemy i będziemy testować to na drodze. Więc pamiętajcie, że dużo można robić rzeczy samemu, ale trzeba mieć odpowiednie narzędzia i wiedzę. Do zobaczenia.